Uszanowanko, moi drodzy, na dworze strasznie wieje. Ja zacząłem wam montować materiał, który przygotowałem i się skapnąłem, że nie nagrałem dźwięku. No niestety, zdarzyło się tak, że po prostu nie włączyłem mikrofonu. Bywa. Niemniej tylko na początku filmu gdzieś tam mi się to urwało. Informowałem was, będziecie mieli później, zaczniemy od timelapsa, który później się nagrał tutaj. Ale zacząłem tą całą stronę z materiałami. W poprzednim vlogu widzieliście, że tutaj był dość taki duży miszmasz i ja chciałem to ogarnąć, żeby to miało ręce i nogi. Ale summa summarum dźwięk się nie nagrał, więc teraz wam dogrywam ten początek. Także z takiego wstępu dogrywanego przejdziemy już do materiału, który mi się tam nagrywał. A teraz poleci. Dobra, jak na razie udało mi się posortować przynajmniej tą stertę, co tutaj jest. Później się zliczę, patrzcie. Koleżka. I się schowa. Mamy troszeczkę pręta szóstki na wszystkie haczyki, to eski, czy haczyki takie do wieszania na ścianę. To tutaj mamy ósemki z ósemek. Zazwyczaj robię podkówki na pokazach. Tutaj mamy paskowniczek 25x6. Z tego bardzo często idą otwieracze. Jak ktoś może się zapytać w ogóle po co, dlaczego wszystkie są mniej więcej tej samej długości, powiedz, jest prosta. Takie mi wchodzą do samochodu. Trzeba sobie ułatwić trochę życie. Skoro mogę podjechać i samemu zabrać to, co potrzebuję, to jest kwestia, żeby to pociąć na dwumetrowe odcinki. Teraz właśnie mamy taki dylemat, bo musimy to jakoś tutaj upakować. Albo na razie odkręcę w ogóle tą górną i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I na tą chwilę wygląda to mniej więcej tak. Jest posortowane. Częściej zrobiłem przegródki, płaskowniki. Typu na jakieś zawiasy, zasuwy. Jest to jeden płaskowniczek, którego się razu wam pokażę, jak fajnie zrobić kleszcze. Tak to wygląda. A teraz zabieramy się za kolejną rzecz. A mianowicie takie oto pudełeczko ze śrubkami. Trzeba posortować i wrzucić. Tutaj robot. To wszystko na dzień dzisiejszy. Widzimy się jutro. Dobra. Oprócz tego, że w sumie siedzę sobie w kuźni i tam coś dłubię, to w międzyczasie zajmujemy się też również tworzeniem różnego rodzaju ozdób, biżuterii i tak dalej. Więc wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić może jakiegoś live'a, ale to bardziej już na stronie facebookowej, z produktami, które mamy. A no już coś się wam spodoba i będziecie chcieli nabyć. Powoli się święta zbliżają, więc też można
pomyśleć nad prezentami. A może wam jakaś w ogóle technika tworzenia się bardziej spodoba i może dajbyście znać w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć albo nauczyć się, jak to coś takiego się robi. To ja oczywiście trochę klamotów takich kowalskich małych duperelków, otwieracze, haczyki, ale o haczykach filmik już macie. Człowiek rano do pracy jedzie, bo oczywiście na etat też trzeba dymać. To taka piękna pogoda. Jest mgła, ledwo co widać, tylko kompletnie zrywam któregoś razu nagranie, jak tutaj widać, jak nie ma mgły. Znaczy kompletnie wtedy widać co innego. Teraz właśnie zabieram się za nagranie nowego, może tak powiem, nowej treści. Tym razem już taki treści troszeczkę bardziej edukacyjnej, nazwijmy to. Co, ja się zabieram do nagrywania dla was filmu, chociaż mi się wydaje, że wy będziecie już widzieć ten film, bo nie wiem w sumie kiedy, który wrzucę, czy najpierw będzie ta vlogowa część, czy najpierw będzie część gdzieś tam edukacyjna. Więc to, żeby nie robić takich długich przystojów, to ja będę starał się przynajmniej jako tako. Ale koleżka, ej koleżko. Patrzcie, jaki koleżka. Ja idę nagrywać film. Coś wam. Wiem, co mogę wam pokazać, zanim nagram tamten film. Przedreptamy się. Jak ktoś ogarnia stolik, na którym czasami coś nagrywałem, przynajmniej były jakieś tam wstawki, to sobie wymieniłem blat na nim. Tutaj na blachę taką 6 mm grubości. Zacząłem sobie wiercić takie otwory, żeby w razie czego tutaj skorzystać. Chciałem sobie zrobić albo dociski, żeby w miarę płasko tutaj coś ewentualnie pospawać, podokręcać, pomierzyć. No i też mieć płaską powierzchnię właśnie do wymierzania jakichś detali. Tutaj mam jeszcze kawałek 6 mm blachy i chyba sobie zrobię podstawę do takiej małej, nazwijmy to, giętarki. Ale to chyba któregoś razu razem z wami zrobię. Robiliśmy porządek z tym. Znaczy zaczęliśmy robić porządek z tym. I wyszedł tutaj w sumie pomysł taki, bo chciałbym zacząć sobie tutaj ogarnić ten cały złom. Tutaj jest wiele różnych jakichś tam końcóweczek, jakichś takich. Są różne jakieś tam takie złomki. I tak wpadłem na pomysł, ponieważ jest jeden gościu, który robi tygodniowe challenge z wykonywaniem jakichś haczyków. Więc może na początek dajcie znać w komentarzach, czy wam by pasowało, ale może byśmy zrobili takie też coś w tym stylu, nazwijmy. Czyli jakąś jedną rzecz. Na początek zróbmy haczyk. Później zobaczymy, jak nam to pójdzie. Po prostu z tych złomków. Czyli wybieram jakiś kawałek złomka z tej mojej tutaj. Na razie to jest małej. Tu mam jeszcze kawałeczek. Tam mam jeszcze kawałeczek. W tej skrzynce jest jeszcze trochę. W tamtej nie. Ale w którejś jeszcze skrzyneczce jest dość sporo różnych kawałków złomu, różnego rodzaju kawałeczków, z których moglibyśmy coś zrobić. Więc i za każdym razem coś innego. Dajcie znać, czy byście chcieli taką serię. Tak, żebyśmy wykonywali coś prostego właśnie z tych kawałeczków złomu. Może raz w tygodniu, może raz na dwa tygodnie coś takiego byśmy wrzucali. Zobaczymy, jak to będzie szło. Uszanowanko, ja was witam. Wy mnie nie widzicie. No jest godzina 6 rano. O, teraz mnie widzicie. Ponieważ jest godzina 6 rano, ja potrzebuję jak najszybciej, że tak powiem, wyjechać do
do pracy, ale dla was przyszedłem jeszcze z samego rana tutaj zobaczyć to, co wyszło. I muszę dograć kilka scenek, tak żeby mieć co wam wrzucić. Ale widzicie, 6 rano, a ja się poświęcam tak, żebyście mieli co oglądać. Ja sprawdzam, co tutaj powychodziło, a wy widzicie mnie w jakiejś kolejnej scenie. Tak czy siak, trzymajcie. Jest piąteczek, jest po robocie. Ja jadę oczywiście po trochę gazu i jeszcze na weekend będę starał się wam nagrać albo jak zrobić nowe kleszcze, no troszeczkę inny rodzaj, albo zrobimy może jakiś inny ciekawy projekt. Już powoli dojeżdżamy do gazu, czy gazów technicznych, jak to by najlepiej można było powiedzieć. A teraz taki mały blok informacyjny. Mam 3 tematy, które chciałbym z wami poruszyć. Pierwsze to bardzo dziękuję wam za wszystkie subskrypcje, za komentowanie, polubienia, za wszystkie udostępnienia. Bardzo to wspiera rozwój kanału i chciałbym z tego miejsca wam bardzo serdecznie z tego powodu podziękować. Drugie, to właśnie dzięki waszemu wsparciu i dzięki temu waszemu zaangażowaniu w rozwój kanału, w oglądanie tej treści, którą ja dla was przygotowuję, jest możliwość wspierania tego kanału, który widzicie tutaj poniżej jako przycisk wspieraj. Jeżeli chcecie, możecie w niego kliknąć i wesprzeć ten kanał. A trzecie, to patrząc na statystyki, tutaj gdzieś wam wkleję, jak to mniej więcej wygląda. Większość, mogę pokusić się o to, zdecydowana większość osób, która ogląda ten kanał, nie subskrybuje go, więc jeżeli jesteś zainteresowany treścią, którą ja dla ciebie przygotowuję, jesteś ciekaw, co takiego ciekawego przygotowałem w kolejnych materiałach, kliknij przycisk subskrybuj oraz ten mały dzwoneczek, który widzisz zaraz obok subskrypcji, kliknij w pełen, a na pewno ci nie ominie żadna treść, którą ja dla was przygotowuję. A teraz wracamy do filmiku. Dobra, ja mam wszystko, co potrzebuję. W tym placyku tutaj wykręcić. Hopa, hopa. Teraz czeka mnie wyjazd z Oleśnicy. Wyrzuciłem sobie tutaj, bo gadałem wam o tym, że możemy robić takie różne haczyki i tego typu rzeczy z tego złomu. I wstyd mi się przyznać, ale ja to pozostawiłem po prostu tutaj tak leżące. Chyba czas, żeby to jakoś ogarnąć. Ja może wezmę wiadro albo jakąś skrzynkę i będziemy się starać po prostu
wkładać te elementy do jakiegoś pudełka. Spróbujemy coś ogarnąć. Dobra, padło na to, żeby tutaj schować te wszystkie, nazwijmy to, ścinki, ścineczki i tak dalej. Także tutaj będą lądowały ścinki, a z tego będziemy w sumie tworzyć coś, co nam przyjdzie do głowy. Z tego możemy zrobić jakiś nożyk, tasaczek, czy coś w tym stylu. Także będziemy wykorzystywać wszystko, co tutaj jest. Na ten czas ja montuję, puszczam jakiegoś timelapsa z w sumie wrzucania tego wszystkiego tu. Dobra, i tak jest. Nie wiedziałem, że aż tyle mam takiego, powiedzmy, luźnego, małego złomu drobnego. Pewnie jeszcze coś się znajdzie, żeby tutaj dorzucić. Niemniej na tą chwilę tutaj mamy trochę dłuższe niż te, co się zmieszczą tu. Przy okazji też to, co wspominałem w odcinku ze złomu. Te wszystkie pilniki, które tutaj widzicie, one są ze złomowiska. Część może jeszcze się będzie nadawała. O, ten jeszcze będzie się nadawał. I go będę prawdopodobnie dodawał rączki. Po prostu będę miał kolejne pilniki. Jeżeli nie, to one pójdą tak jak na przykład ten kolos. Całkiem spory pilniczek. To pójdą do przekucia na jakieś narzędzie. Mniejsze, większe, ciekawsze od tego. Także ja tutaj sobie odkładam, staram posortować, o tam mam jeszcze jakieś piły, ale tutaj mamy z tego co widzę 50 HF, także będziemy mieli tutaj na różne narzędzia, to też jest sprzęt ze sprężyny, z takich sprężyn. Pamiętajcie, że takie sprężyny, z nich też możecie całkiem sporo narzędzi różnych zrobić. To mi została taka skrzynka, ale chyba na razie nie będę ruszał. A tu mam posortowane. Jakieś posortowane, podkładane właśnie te lepsze stale do jakichś różnych prac, jak potrzebuję coś zrobić, więc część z tego, co tu jest, wyląduje tu, to wyląduje prawdopodobnie tu i te dłuższe chyba wylądują tutaj, ale ja jeszcze będę się zastanawiał, bo nie wiem, czy dla nich nie znajdę jakiegoś innego lepszego miejsca. Jeżeli macie w ogóle jakiś pomysł na sortowanie takich, albo odkładanie takich detali. Jak macie jakiś fajny, ciekawy pomysł, dajcie znać. A nóż, widelec, coś wykorzystamy i będziemy dalej stosować. Także ja się zabieram do sprzątania i tyle. To by było na tyle z takiego, nazwijmy to, vlogowego. Ja idę prawdopodobnie montować dla was to, co mam, te materiały. Także kukuryku, kukuryku. Na tą chwilę byłoby na tyle. Ja was żegnam. Jak się podobało, zostawcie jakiś po sobie ślad. Jak dotrwałeś do tego momentu, wrzuć komentarz. Vlog 2 w komentarzu, a będę wiedział, że ktoś to ogląda. Do następnego, trzymajcie się, cześć.